tym roku obchody Święta Niepodległości w Szanowie rozpoczęły się już 9 listopada. Zorganizowano wtedy pierwszą lekcję śpiewania pieśni patriotycznych. Koncert odbył się z inicjatywy parafii Matki Bożej Różańcowej, parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego oraz MOKSiR-u. Uczestnicy wspólnie z ułanami i młodzieżą przypomnieli sobie historię powstawania poszczególnych pieśni i ich słowa. Nie inaczej było 11 listopada, po mszy świętej za ojczyznę i złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą patriotów, zaproszono mieszkańców do śpiewania pieśni patriotycznych z zespołami Trajtola i Chórem Żaby. Koncert odbył się w sali marmurowej USC, która zapełniła się mieszkańcami miasta. Ci przyszli, by uczcić Święto Niepodległości i wspólnie zaśpiewać. W tym roku jest bardzo radośnie, jest w wielu miejscach właśnie dużo śpiewu patriotycznego. No, to jest to, o co nam chodzi w ogóle. A tak mówiąc trochę innym głosem, takie mam wrażenie, że trochę za mało właśnie czasami jest w rodzinie, w szkole, w życiu publicznym właśnie tych motywów patriotycznych, nie tylko śpiewu, ale w ogóle myślenia o symbolach naszej ojczyzny, o szanowaniu ich. Chór męski Żaby zaprezentował podczas koncertu pieśni wojenne i legionowe. Słuchacze mogli śpiewać wspólnie z chórzystami, bo teksty wyświetlano na specjalnie zamontowanym ekranie. Głównie piosenki właśnie, które powstały w tym okresie, kiedy Polska ponownie odzyskała niepodległość, a i wcześniejsze legionowe, które no później przez ten okres II Rzeczpospolitej cała Polska je poznała i dużo z tych pieśni przekazało tamto pokolenie nam i teraz też jeszcze odtwarzane, cieszą się dalej dużą popularnością. Podczas koncertu można było także wypisać i wysłać kartki pocztowe w ramach akcji Mamy Niepodległą. Kartki co roku projektują znani polscy rysownicy, a nadawcy nie muszą płacić za znaczki. Pocztówki można było na miejscu wrzucić do przygotowanej skrzynki pocztowej. Prawdziwe tłumy pojawiły się także na koncercie piosenki lwowskiej zorganizowanym w klubie Stara Kotłownia. Taki lwowski wieczór z piosenką odbył się już po raz trzeci i trzeba przyznać, że z roku na rok cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Na koncercie wystąpili członkowie grupy wokalnej Impresja działającej przy MOKSiR, a prowadzonej przez Irenę Paprocką. Ona też dobrała repertuar na ten koncert. Ciężko znaleźć utwory lwowskie, ale są śpiewniki. Właśnie mam jeden stary śpiewnik, z którego wyszukałam parę fajnych utworów i zrobiłam aranżację, bo aranżację robię sama, ponieważ nut do tych utworów przeważnie nie ma, lub po prostu ze starych nagrań. Takich wykonawców jak Włada Majewska, która śpiewała piosenki o Lwowie. Pomimo tych trudności Irena Paprocka co roku stara się wprowadzać nowe utwory, choć pojawiają się także te bardziej znane, jak choćby Ten drogi Lwów. Dodajmy, że tego wieczoru goście odwiedzający MOKSiR otrzymywali bibułkowe kwiaty polskie, by także w ten sposób przypominać o wadze 11 listopada. Dzień dobry, zapraszam serdecznie, proszę bardzo. Dzień dobry.